Program Jestem ZW, Maciej Kwiek, zapraszam. A dziś w programie absolwent fizyki na Uniwersytecie Warszawskim, profesor nauk fizycznych, były rektor Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności, pan profesor Andrzej Kajetan Wróblewski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Dlaczego fizyka? O, to bardzo skomplikowane pytanie. Chyba trzeba zacząć od czasów szkolnych. Bo zwykle jest tak, że młody człowiek już w szkole średniej, przed maturą, wybiera sobie mniej więcej zawód swój przyszły, co go interesuje, a w moim wypadku było zupełnie inaczej. Mianowicie ja chodziłem do bardzo dobrej szkoły, jednej z najlepszych szkół warszawskich, mianowicie Gimnazjum i Liceum Władysława IV na Pradze koło Dworca Wileńskiego. No i tam problem był taki, że nauczyciel fizyki był po prostu tragiczny, fatalny. I fizyka była dla mnie i dla wszystkich innych najbardziej znienawidzonym przedmiotem. Także nie było w ogóle, przez głowę mi nie przeszło, że mógłbym kiedyś zajmować się tym. I tak myślałem, czym by tu się zająć. W końcu zdecydowałem z kolegą zresztą, bardzo bliskim ze szkoły, z klasy, że będziemy studiować chemię. Chemię i to na Politechnice Warszawskiej, bo tam zawód inżyniera i tak dalej, i tak dalej. No i teraz 2 lata przed maturą wszystko się zmieniło, ponieważ tamten nauczyciel odszedł i pojawił się nowy nauczyciel i ten w ciągu paru tygodni przekonał nie tylko mnie, ale całą klasę, że fizyka to jest piękna nauka, po prostu przepiękna nauka. Zamiast kazać nam rozwiązywać bez przerwy jakieś bloczki, wielokrążki i tak dalej, co było beznadziejnym przypadkiem, pokazał nam, że to prawda, są zastosowania, wtedy przecież bardzo modna była energia jądrowa, to było po wojnie w pierwszych latach, że jest wiele bardzo ciekawych, nierozpoznanych jeszcze w ogóle zjawisk. No i wtedy pomyślałem, no to może warto studiować fizykę. I zresztą tak ten nauczyciel Tadeusz Palencki, pamiętam go do dzisiaj i będę go zawsze chwalił, przekonał nie tylko mnie, ale moich 4 kolegów, także w 5 poszliśmy na fizykę studiować. No i od tego się zaczęło. No i już po paru tygodniach właściwie wiedziałem, że to jest to, że to jest to. A później na studiach już, no miałem szczęście w pewnym sensie, dlatego że wtedy, kiedy ja byłem studentem, a to były pierwsza połowa lat 50., mieliśmy akurat jeszcze przedwojennych, sławnych profesorów, sławnych uczonych. Ja na przykład należałem do ostatniego pokolenia, które słuchało jeszcze wykładów, legendarnych wykładów Stefana Pieńkowskiego, profesora fizyki, wielokrotnego rektora Uniwersytetu Warszawskiego zresztą. Słuchałem wykładów Jerzego Pniewskiego, też bardzo sławnego fizyka z matematyki. Słuchałem wykładów Kazimierza Kuratowskiego, jednego z najsłynniejszych polskich matematyków, Andrzeja Mostowskiego, więc mieliśmy znakomitych po prostu profesorów, co powodowało, że te studia były dość sympatyczne, w sensie takim, że nie było, no oczywiście były tam przedmioty ideologiczne, które wszyscy ignorowali i akurat na naszym wydziale, który był wtedy wydziałem łączonym, takim fizyka, matematyka i chemia była na tym samym wydziale, na tym wydziale można było sobie spokojnie pozwolić na to, żeby przedmioty ideologiczne ignorować, pójść na egzamin i dużo gadać i oczywiście ze Związkiem Radzieckim na czele, tylko żeby było w każdym zdaniu i wtedy się zdawało. W jakich latach pan profesor studiował? Ja studiowałem w latach 51-55. Pamięta pan profesor tytuł pracy magisterskiej? Tak jest. To był bardzo ciekawy temat i też muszę dać 2 zdania wyjaśnienia. Tytuł pracy był Analiza gwiazd prowadzących do emisji hiperfragmentów. Tak wówczas nazywano hiperjądra, hiperfragmentów. Analiza gwiazd prowadzących do produkcji hiperfragmentów. O co chodziło? Otóż, jak powiedziałem, te hiperjądra, czy też ówcześnie nazywane hiperfragmentami, zawierały w sobie, to była hipoteza Danysza i Pniewskiego, potwierdzona natychmiast i dlatego to było wielkie odkrycie, zawierały w sobie zamiast normalnego neutronu, zawierał hipercząstkę, hiperon, który wtedy był, kilka miesięcy przedtem odkryty w ogóle. To była zupełna nowość, absolutna. Pierwszy front badań. I teraz problem polegał na tym, że nikt nie rozumiał, jak te hiperony się produkują w ogóle, skąd one się biorą. Była hipoteza,
że nazwano je zresztą, ta hipoteza została wysunięta przez jednego z amerykańskich teoretyków, Gell-Manna. On wypowiedział hipotezę, że te cząstki dziwne, on to użył słowa na cząstki dziwne, bo one były takie dziwne, są produkowane parami. To znaczy, że jeżeli jest hiperon, to musi być jeszcze druga cząstka równie dziwna jak ten hiperon. I nazwał to mezonami dziwnymi. No i wobec tego problem polegał na tym, żeby to sprawdzić eksperymentalnie. Te kilka hiperjąder, które już w Warszawie zaobserwowano, były produkowane w zderzeniach cząstek bardzo wysokich energii, w których jądro ulegało rozbiciu. Zresztą źródłem tej energii były promienie kosmiczne, jeszcze wtedy tak się to badało. No i było mnóstwo produkowanych cząstek. I teraz, żeby sprawdzić, czy hipoteza o produkcji w parach jest prawdziwa, trzeba było zobaczyć, czy wśród tych pozostałych cząstek, tych niebadanych, których było kilkadziesiąt w sumie, czy występują inne cząstki dziwne. I stąd tytuł Analiza gwiazd. Chodziło o to, żeby sprawdzić. No i ja miałem pięć tych przypadków, tych hiperjąder wtedy, czyli pięć tych gwiazd. No i w dwóch udało mi się właśnie znaleźć, że tam są te hiperony. W trzech nie było danych dostatecznie dużych, bo akurat te pomiary były bardzo trudne. No więc tak pół na pół ta hipoteza została potwierdzona, ale proszę zwrócić uwagę, że ja miałem, jak powiedziałem, pięć do dyspozycji i to było mniej więcej 2/3 statystyki światowej wtedy. Więc ja miałem pracę magisterską na materiale, który był absolutnie gorący, prawda? Nikt więcej w świecie nie miał tak wielu. Jeszcze 2 czy 3 były poza Warszawą. No i to było bardzo fascynujące. Jest pan profesor specjalistą w fizyce cząstek elementarnych. Czym ta dziedzina nauki się zajmuje? No, jak sama nazwa wskazuje, cząstkami elementarnymi, czyli tym, co jest najbardziej elementarne. Z tym, że tutaj pojęcie cząstka elementarna jest pojęciem, którego treść zmienia się z czasem. Dlatego, że no, dawniej, na przykład w wieku XIX, uważano, że najbardziej elementarnym składnikiem materii jest atom. Nie było wiadomo, czy tam w tym atomie coś jeszcze w środku jest. I wobec tego atom, nie używano jeszcze tej terminologii, był cząstką elementarną. Potem okazało się, to już były pierwsze dekady XX wieku, że jednak atom jest jednak tworem złożonym, że ma w środku jądro atomowe, no i potem są jeszcze elektrony na orbicie. Wtedy cząstkami elementarnymi no, były jądro atomowe i te elektrony. Później, to były lata 30, okazało się, że jądro atomowe ma jeszcze strukturę i składa się z protonów i neutronów. No i wtedy cząstkami elementarnymi były protony, neutrony. No i potem, jak powiedziałem, te odkryte później hiperony i jeszcze trochę innych cząstek, tak zwanych mezonów. Teraz z kolei my wiemy już, że nawet taki proton to nie jest cząstka elementarna, bo on jeszcze sam ma w sobie składniki i te składniki nazywamy kwarkami. I to nazwa, która pewnie już weszła do życia codziennego, także nawet ludzie nie mający wiele wspólnego z fizyką słyszeli o kwarkach. To są właśnie cząstki elementarne na dzisiejszym etapie poznawania materii. Ale nie jest wykluczone, że za lat, nie wiem, 10, może 50, może 100, okaże się, że kwarki znów mają swoją strukturę i wtedy pojęcie cząstka elementarna przesunie się w dół do jeszcze mniejszych składników. Tak to wygląda. Jest pan profesor związany z Uniwersytetem Warszawskim od ponad 60 lat. Czym jest dla pana uniwersytet? No, można powiedzieć wszystkim w pewnym sensie, dlatego że jak powiedział pan, jestem tu ponad 60 lat i zarówno okres studiów, jak i potem okres pracy to jest jedna wielka przyjemność. Chciałbym tutaj może wyjaśnić to bardziej. Mianowicie ja zostałem zaangażowany, tak się składało, że akurat na studiach dość dobre oceny miałem, więc zostałem zaangażowany jako asystent jeszcze będąc studentem. Znaczy, robiłem pracę magisterską, uczyłem młodszych kolegów i już byłem asystentem. Więc wtedy, w tamtych czasach, to były wczesne lata 50., Chorza, tak nazywaliśmy ją wszyscy, ten budynek przy Chorzej 69, to była pewna oaza innego życia w stosunku do tego, co było na zewnątrz. Dlatego, że to były czasy stalinowskie. No, każdy mniej więcej słyszał o tym, czym były czasy stalinowskie. To było natężenie czasów, mniej więcej tych czasów stalinowskich, zwyczajów i tak dalej. I teraz na ogół wtedy
w życiu obowiązywały pewne dość niezwykłe reguły, mianowicie liczyło się to, co powie partia, co powie tego, natomiast nie liczyło się specjalnie to, co człowiek ze sobą reprezentuje, chyba że był wierny partii, to wtedy był dobry, a jeżeli był bardzo dobry, ale niewierny partii, no to wtedy różnie to bywało, prawda? No i tak dalej, i tak dalej. Znamy to z literatury, no ja znam z autopsji, młodsi ludzie znają to z literatury. Otóż na Chorzej było inaczej. Myśmy mieli takie wrażenie, że się przekraczało bramy budynku i znajdowało się w innym świecie. Tam obowiązywały inne reguły. Liczyło się, co kto umie. Nie było żadnego kolesiostwa, żadnego, prawda, korupcji i tak dalej, i tak dalej. Liczyło się tylko i wyłącznie meritum. Sprawa merytoryczna. Jeżeli człowiek coś zrobił dobrego, to znaczy był dobry. Jeżeli człowiek był niedobry, no to mu się wyjaśniało, że słuchaj, może fizyka to nie dla ciebie jest i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie to było inne życie. I ta legenda Chorzej, bo tak to nazywano, działała także na zewnątrz. Także w tym sensie, że wydział nasz, chociaż bardzo trudny był, bo to nie są łatwe studia w porównaniu z wieloma innymi, no był oblegany przez studentów, był bardzo popularny, chociaż tak zwany odsiew był spory, bo wielu ludzi sobie nie dawało rady po pierwszym roku już mniej więcej, to jednak sam fakt, że ktoś był studentem na Chorzej, to bardzo wiele znaczyło. Nawet w towarzystwie mówił, ach, na Chorzej, no tak. Dam panu jeden przykład. Bardzo znany reżyser Zanussi był studentem na Chorzej, miał 4 lata na Chorzej i powiedział do tej pory, mówi, że to mu bardzo wiele dało, chociaż nie był fizykiem, ale ukształtowanie charakteru młodego człowieka w normalnym świecie, prawda, to ogromnie dużo dawało. Tak to było. I wobec tego, jak powiedziałem, że Chorza była wszystkim, no bo wchodziło się na tą Chorzą i oczywiście tam różne sprawy polityczne, społeczne zostawały na zewnątrz, jak to się mówi, a tam liczyła się tylko i wyłącznie fizyka. Meritum się liczyło. To było bardzo, bardzo fajne. I dlatego też, no w pewnym sensie, można powiedzieć w cudzysłowie, my studenci Chorzej i potem ci, którzy pracowali, asystenci i tak dalej, no w pewnym sensie mało ucierpieli w tych czasach stalinowskich, bo myśmy żyli w innym świecie. Panie profesorze, a jakie ma pan pasje, zainteresowania poza fizyką? Z takich zupełnie pozamerytorycznych, to bardzo lubię zbierać grzyby. I ponieważ jak coś robię, to lubię to robić dobrze, to kiedyś się nauczyłem o tych grzybach sporo, także w tej chwili idę do lasu i tak z pamięci, z grubsza biorąc, ponad 100 gatunków rozpoznaję, nawet do jedzenia. Ludzie się dziwią, że różne dziwaczne grzyby zbieram, a to są bardzo smaczne, tylko że trzeba wiedzieć, że one są jadalne, mówicie odróżnienia od innych. To jest jedna z moich pasji oczywiście, więc kiedy tylko mogę i jest, jak to się mówi, sezon, no to wtedy chodzę na grzyby. Ale sezon, tak prawdę mówiąc, jest przez cały rok, bo nawet w zimę, w śniegu można znaleźć grzyby jadalne. To są tak zwane zimowe opieńki, jak popularnie je nazywano, które rosną na drzewach. Bardzo ładne grzybki zresztą, więc można je zbierać i już wielokrotnie tak się zdarzało, że chodziłem do lasu z moją małżonką i zbieraliśmy sobie grzyby, które potem świeże grzyby mieliśmy na Nowy Rok, na obiad. Zawsze to pytanie w tym programie pada i tym razem również muszę je zadać. Jest pan profesor patriotą? O tak, oczywiście. A czym to się przejawia? No tym, że ja uważam, że urodziliśmy się i żyjemy w kraju, który trzeba szanować. To, co jest polskie, jest nam bliskie wszystkim, mnie również. I oczywiście zawsze na przykład bardzo się denerwuję i martwię, jeżeli nasze osiągnięcia naukowe, bo to mi jest najbliższe, są albo niedostrzegane, albo minimalizowane, jeżeli się rozmawia w rozmowach z jakimiś kolegami, znajomymi z innych krajów. Oni często robią to z niewiedzy, bo nie wiedzą o tym, że w Polsce to czy owo się stało, ale na przykład zdarzało mi się wielokrotnie, kiedy jeździłem na różne konferencje,
przedstawiałem, że to przecież myśmy zrobili. Ach tak? Ach, to żeśmy nie wiedzieli, nie wiedzieliśmy. W tym roku byłem w lipcu na przykład na takiej niewielkiej konferencji w Oksfordzie poświęconej historii fizyki. No i przedstawiałem tam taki mój wybór najważniejszych odkryć w dziedzinie fizyki w XX wieku. No i część tych historyków fizyki, w końcu byli historycy fizycy, tylko z różnych krajów, o wielu rzeczach nie wiedziały. Tak, ach rzeczywiście, no tak, przecież to Polacy zrobili, tak, no więc to jest przykład jeden. Więc no właśnie, w tym się objawia partyzm, staram się podkreślać to, co u nas zostało zrobione, no bo myślę, że tak trzeba po prostu, prawda? Oczywiście taka nauka, jaką jest fizyka, czy matematyka, czy inne nauki ścisłe, astronomia, to są nauki, które są uniwersalne, znaczy nie związane z konkretnym określonym krajem czy miastem. Niemniej jednak trzeba dbać o to, żeby to, co w Polsce zostało zrobione, żeby było również dostrzegane gdzie indziej. Dziś gościem programu był absolwent fizyki na Uniwersytecie Warszawskim, profesor nauk fizycznych, był rektor Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności, pan profesor Andrzej Kajetan-Wróblewski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.